Dzień dobry, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym wygłoszę kolejny wykład z cyklu y, wykładów y, poświęconych prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wygłaszanych do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Nasego Jana Baderewskiego. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył stosunku prymasa y, Stefana Wyszyńskiego do pierwszych lat rządów Edwarda Gierka, a szczególnie do procesu rzekomej normalizacji relacji państwo-kościół, jaka miała wtedy nastąpić. Prymas Stefan Wyszyński, jak wiemy, odgrywał w okresie Polski Ludowej znaczącą rolę. Jego znaczenie zwiększyło się jeszcze właśnie w latach 70., gdy komuniści musieli się z kościołem coraz bardziej liczyć. Było to widoczne również w okresie samych wydarzeń grudnia 1970 roku. Kościół odegrał wtedy ważną Rolę w uspokojeniu sytuacji społeczno-politycznej, nie wzywał do eskalowania napięć, uważał, że ze względu na możliwość wkroczenia Sowietów sytuacja jest bardzo niebezpieczna, z tego względu tonował i wzywał do spokoju społecznego. W pierwszych miesiącach nowych rządów, rządów nowych władz, komuniści postulowali i propagowali Zarówno w prasie, jak i w mediach innego rodzaju, program normalizacji relacji z Kościołem. Prymas Stefan Wyszyński bacznie obserwował te pierwsze miesiące działalności nowych władz. W początku nakazywał jednak zachowywać umiar, umiar i ostrożność oraz nie nastawiać się zbyt optymistycznie co do szerokości potencjalnych zmian i nastawienia ekipy. Nowej ekipy partyjnej na czele z Edwardem Gierkiem. Zalecał umiarkowany optymizm. Na posiedzeniu Rady Głównej Episkopatu Polski ze stycznia 1971 roku wskazywał, że 25 lat konfrontacji, 25 lat zwalczania władz Polski Ludowej Kościoła musi uczyć ostrożności i umiaru. Kościół zaś posiada własną misję. I będzie tą misję realizował nawet mimo nacisku komunistów. Kościół powinien, w jego przekonaniu, działać wspólnie z narodem, musi, być, musi stawać w jego obronie, w obronie narodu przeciwko komunistycznym rządom, w obronie przeciwko prześladowaniu. Podkreślał także, że biskupi nie powinni się spieszyć w okresie rządów nowej ekipy partyjnej z zastawianiem własnych postulatów. Uważałby, że należy tak czynić, by jak to ujął, nie włączono nas do mafii klerykalno-partyjnej. Spymas przywiązywał dużą wagę do tego, jak społeczeństwo patrzy na jego stosunek, stosunek Kościoła do nowej władzy partyjnej. Podkreślał ponadto, że Kościół nie wychodzi tutaj z pozycji koncesji, ale pozycji krzywdy, gdyż, za, gdyż będzie się domagał jedynie uznania słusznie. Słusznych i suwerennych praw, które od zawsze y, posiadał. Prymas postulował także konkretną wizję działania Kościoła. Podkreślał, że biskupi muszą, w oparciu o dostępne środki duszpasterskie, ratować wolność Kościoła i narodu, y, prowadzić y, sprawy spokojnie i z dużą nieufnością wobec, y, wobec y, postawy komunistów. Należało w jego przekonaniu działać rozważnie, ale równocześnie nieustępliwie opierać się o Ewangelii i realizować misję Kościoła. 3 marca Prymas spotkał się z premierem Piotrem Jaroszewiczem, mimo że dostrzegał uwarunkowanie swojego rozmówcy zależnością od Związku Sowieckiego, uważał, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Nie przyniosło ono jednak ostatecznie żadnych Poważniejszych rezultatów. Podobnie było, jeśli chodzi o spotkania innych hierarchów kościelnych w tym czasie. Wzywał już od połowy 1971 roku do bardziej kategorycznego stawiania spraw kościelnych, gdyż nowy rząd już ustabilizował swoją pozycję i coraz bardziej traci zainteresowanie w jego przekonaniu sprawami relacji państwo-kościół. Kardynał Wyszyński uważał w tym czasie, żeby realnie mówić o normalizacji stosunków wzajemnych w zakresie relacji państwo kościół, władze powinny wyjść naprzeciw wielu od lat zgłaszanym postulatom biskupów, takich jak uregulowanie własności kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, likwidacja lub znaczące zmniejszenie zakresu działania Urzędu do spraw wyznań, rozwój i zgoda na budownictwo sakralne, zniesienie służby wojskowej kleryków Reaktywacja komisji wspólnej, czy uregulowanie osobowości prawnej polskiego kościoła. Wspomniane kwestie kardynał Wyszyński i jego delegaci wielokrotnie przedstawiali dygnitarzom partyjnym. Nie oznacza to bynajmniej, że Pymas Wyszyński miał złudzenia co do tego, że władze są gotowe na realizację jego postulatów. Podkreślał, że komuniści. Celowo wykorzystują Kościół do stabilizowania własnej władzy, a normalizacja, jaką proponują, ma fasadowy charakter. Przez równocześnie jednak przez cały 1971 rok i pierwszą połowę 1972 roku wykazywał cierpliwość, wzywał do wykazywania wobec władz dobrej woli i proponował prowadzenie dalszych rozmów. Równocześnie już w 1972 roku, w marcu, stracił jakiekolwiek złudzenia co do dobrej roli władz. Podkreślił je odnosząc się do fasadowych wyborów do Sejmu. Warto tu przytoczyć kilka słów z jego notatki z marca 1972 roku, które jasno mówiły, że komuniści tworzą pozory zamiast realnie poprawiać sytuację społeczno-polityczną. Podkreślał, że nie nastąpiło rozliczenie, nie pociągnięto do odpowiedzialności winnych rzezi robotników nad Bałtykiem w grudniu 1970 roku. Budżet budownictwo sakralne nie ruszyło naprzód, że premier ciągle odkłada umówioną w marcu 71 rozmowę i yy, yy, że kościół w związku z tym nie może zwodzić społeczeństwa, tylko powinien jasno Dopominać się o prawa kościelne i społeczne. Prymas, jak również pozostali członkowie, komi, członkowie Komisji Głównej Rady Głównej Episkopatu, byli zwolennikami wznowienia działalności Komisji Wspólnej. Wielokrotnie wzywali komunistów do jej reaktywacji, jednak struktury partyjne, elity partyjne nie miały zamiaru się na to godzić, gdyż była to wygodne dla kościoła miejsce domagania się własnych praw. Mimo zapowiedzi komunistów nie doszło także do zawieszenia czy zniesienia służby wojskowej kleryków. Prymas Stefan Wyszyński wielokrotnie o tym wspominał w homiliach wygłaszanych w pierwszych latach rządów Edwarda Gierka. Analogicznie było, jeśli chodzi o budownictwo sakralne, i to nie tylko na terenie stolicy, ale również na terenie całego kraju. Prymas podkreślał, że. Kościół powinien domagać się coraz domagać się zgody na realizację jego słusznych praw w postaci możliwości zapewnienia wiernym świątyń. Z tego też powodu utworzono nadzwyczajną komisję Episkopatu Polski do spraw budownictwa kościelnego, która miała zbierać postulaty biskupów z terenu i starać się je realizować na poziomie władz centralnych. Czytelnym sygnałem że akcja ta potrzebuje intensyfikacji. Była sytuacja w Zbroszy dużej, gdzie władze dokonały, dokonały rozbiórki kaplicy, ale również profanacji, gdyż zabrano tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Prymas Stefan Wyszyński jasno podkreślił, że owa sytuacja była napadem zbrojnym, a całą sytuację nazwał wprost zbrodnią. Innym przejawem, że polityka normalizacji i częściowych ustępstw komunistów przestała mieć miejsce, było to, że premier Jarosze Jaroszewicz przez dłuższy czas unikał rozmowy z prymasem Stefanem Wyszyńskim, mimo jej zapowiedzi. Ostatecznie do spotkania nie doszło, gdyż pre premier Jaroszewicz zaproponował jej warunki w niestosowny sposób. Jedynym poważnym sukcesem w zakresie relacji państwo-kościół w tym okresie było uregulowanie statusu, statusu kościoła na ziemiach zachodnich i północnych. Prymas stale domagał się od władz realizacji normalizacji, zgodnie z przekonaniem, że wolność religijna nie jest przywilejem, ale jest podstawowym prawem przyrodzonym człowiekowi. Domagał się tego przez całą dekadę lat 70. Warto podkreślić także, że komuniści w tym okresie czasu chcieli wykorzystać do zwalczania polskiego kościoła, do ograniczenia pozycji episkopatu i prymasa, dialog ze Stolicą Apostolską. Prymas Stefan Wyszyński czujnie obserwował tego typu poczynania, działał w tym zakresie rozważnie, stale przypominał Stolicy Apostolskiej, że komuniści nie mają dobrych celów, a porozumienie, o którym mówią, czy zawarcie stosunków dyplomatycznych rozumieją zupełnie inaczej niż stolica apostolska. Z tego względu wysyłał do Watykanu biskupa Bronisława Dąbrowskiego, który tłumaczył dlaczego Kościół sprzeciwia się uregulowaniu zawarciu umowy dyplomatycznej między władzami PRL bez wcześniejszego wyprostowania wielu kontrowersyjnych spraw z zakresu relacji państwo-Kościół. Zagrożenie było bardzo realne, ale prymasowi w tym w pierwszych latach udało się zapobiec. zapobiec nawiązaniu stosunków dyplomatycznych stolica Apostolska, PRL stało się tak na skutek szeregu zabiegów, jakie podejmował w stolicy apostolskiej. Prymas Stefan Wyszyński uważał, że dyplomaci watykańscy przyjeżdżający do Polski czy rozmawiający z przedstawicielami komunistycznej dyplomacji, nie mają odpowiedniej wiedzy, by wypracować dobre dla polskiego kościoła warunki porozumienia. Prymas, swoje stanowisko przedstawiał między innymi w czasie obrad Rady Głównej z sierpnia 1974 roku, zauważając, że polityka wschodnia Watykanu jest nieskuteczna i nie przynosi zmniejszenia prześladowań kościoła w poszczególnych państwach bloku wschodniego. W kolejnych latach sytuacja w zakresie rządów Edwarda Gierka ustabilizowała się. Jednakże ten pierwszy okres lat 1971-74 był bardzo ważny, był bardzo ważny dlatego, że stanowił symbol tego co będzie działo się później. No właśnie w tych pierwszych latach chociażby uwidoczniła się konfrontacja do jakiej dojdzie między kościołem a władzami o duszę młodzieży. Prymas Stefan Wyszyński zajmował w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, uważając, że młodzież jest bardzo ważnym elementem społeczeństwa, który kościół się powinien troszczyć. Uważał, że zmiany wychowania, próba wdrażania ateizacji i laicyzacji społecznej nie powinna Pozostać bez reakcji Kościoła. Z tego względu nie tylko biskupi wydawali szereg dokumentów skierowanych do młodzieży, ale prymas regularnie z młodzieżą się spotykał i przekazywał im stanowisko Kościoła wobec ich działalności. Podsumowując, podkreślić należy, że kardynał Stefan Wyszyński był wnikliwym obserwatorem polityki Edwarda Gierka i jego ekipy w pierwszych latach jego rządów. Nie tylko w zakresie zresztą relacji państwo kościół, ale szerszych problemów natury społeczno-politycznej, jak chociażby troska o młodzież. Domagał się realizacji konkretnych postulatów kościelnych jako tych, które mają doprowadzić do realnej normalizacji relacji Państwo Kościół, a nie tej propagowanej przez komunistów. Udało się Prymasowi zapobiec także porozumienia, porozumieniu o stolicy apostolskiej z władzami PRL ponad głowami polskich. Biskupów. Dziękuję Państwu bardzo. Będę za, zapraszam na kolejny wykład z cyklu e, wykładów poświęconych Pymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.